Dobra, siema, rób co chcesz. Wiesz o co chodzi, dobra. A to tak. To była tak. Tak. Zginąłeś? Nie, kurwa, żyję! No nie! Domy się mniej więcej, tak na początku końcowego gracza, nie? Domy się mniej więcej kupuje od bodajże 70 tysięcy wzwyż. Mój to jest taki średniak, więc zapraszam najpierw do garażu, to jest najciekawiej. Aha, muszę tu coś kliknąć, tak? Mhm. Dobra, wchodzę. Dzwonek. Poproszę wstęp. Oczekiwanie na pozwolenie. Wpuść repcek G. Dobra, oj, teraz będzie fajna scena, jak się wpuszczę. U mnie nie było tej sceny. Nie? Oj. Nie. Patrz, i to jest to, co ja tutaj mam. Uuu. To tutaj o... To czarne to jest za darmo bodajże, chyba... Znaczy nie, czekaj. Nie, to jest za darmo. Można sobie kupić. To Kromuś ukradłem. To jest motoryk, który znalazłem gdzieś po drodze, a ten samochodzik to jest fajna historia. Z kolegą sobie grałem i miałem taki zajebisty motorek, ale tuż przed wybuchem, przed tego... zrobieniem go, po mojemu, kolega mi go wybuchnął, bo się okazało, że mi bombę podłożył pod niego. No i w ramach przeprosin mi dał to autko i teraz jestem nawet bardziej zadowolony, bo jest śliczne. No o, bardzo ładne. Taka jest najciekawsza rzecz, czyli co? Czyli whisky. Dom. Aha, whisky. Dobra, dopiero co wchodzę, czekaj. Dobra. Jest tu gdzieś... O, jesteś? Jestem. I teraz tak się wchodzi do domku i... Cześć, jestem Rafał, tutaj chyba miała być ekipa i zabawa gejowska, prawda? No. Ty, a to co to ma być? Is this? O czym mowa? To! Co to ma być? To jest kuweta tam dla kota, o tu, tak? O to chodzi? Nie o kuwetę! Co to jest na stole? A to katar mam, a to ten płyn to jest tego, bo mi się odbyt wysusza mocno i muszę go nawilżać, żeby mi się skóra na tyłku nie przecierała. Aha, dobra. A tutaj najpiękniejsza rzecz, czyli whisky. Proszę bardzo, napijmcie się. Tu, o. Za stolikiem. Wiem, że mój o, dokładnie tam. Gdzie wskazujecie akurat? A jak się napije whisky dużo razy, to wtedy wychodzi śmieszny dosyć efekt. No ja wiem, to akurat wiem. Znaczy wiesz, ja grałem offline bardziej. Rozumiem. A, mam wyciszoną muzykę, no właśnie. Ej, czekaj. Też się napijcie. To ja tego, przestać pić. Dobrze. To po kieliszku i robimy coś głupiego. Na przykład. No, u mnie po dwa. A to okej, jak mocniejszą głowę masz. Na raz tam, jechane. Drugi raz. No to taka widzę niekończąca się butelka. No to dlatego to jest mój największy skarb w domu. Oddałbym wszystkie auta, żeby mieć nawet taką drugą. Rozumiem. A jeszcze? Jeszcze się poczęstuję. Dobra. Nie krępuj się. Ale masz taki krzywy telewizor chyba masz. Jak to mój dziadek mawiał taki śmieszny wierszyk? Jedno, drugie, trzecie piwko, pójdziesz może trochę krzywo, a po gorzale wcale. Pozdrów wujka. Dokładnie. Dobra, to tak, to idziemy, tak? Żeby największą rozpierduchę zrobić, polecam pojechać na autostradę i tam wysadzić parę bomb na przykład. No, można tak zrobić. Czekaj, ty nie biegnij tak szybko, ja trzy szklanki wypiłem, więc uspokój się. O, mój samochód. Zapraszam. O, dobra. To jedź. Ale słuchaj, najciekawsze jest to, że raz robiłem taki eksperyment naukowy, bo rozumiesz, w imię nauki
Wybiłem tam chyba z 10 razy whisky, nie? No. I potem próbowałem pojechać autkiem i rzeczywiście... To chyba nie jest autostrada. Jedzie się ciężej. A to nie jest autostrada, ale... Możliwe, że tędy się da dojechać, mniej więcej. Czekaj, to jest... No panie, no co pan robi? Jeżdżę jako profesjonalista. A jak się faka pokazywało? To musisz mieć zaznaczone, że jako broni żadna i tego, lewy przycisk myszy. Tego, lewy przycisk L1. L1, tak? I kwadratem się zmienia, co masz pokazywać. Jakbyś miał pusto, to tak jest. Ale fajnie. A żebyś wiedział, że fajnie. Hashtag fajna zabawa! To chyba autostrada. To chyba jest autostrada, więc... Brum, brum, brum. Chyba auto po skokach może jeździć. Jak wiadomo. Jedziemy sobie powiedzmy na tą drogę. O, tędy o. Pod zakazem, bo nam wszystko wolno. Spoko. I robimy co? Zakorkowujemy wszystko? No to tak te też lubiłem robić. Wyciągamy bardzo przydatne urządzenie jak granat. I rzucamy teraz we wszystkie kierunki. Aż nam się pojawi kilka gwiazdek. O właśnie, i teraz zaczynamy zabawę. Ja mam tylko pistolet, ją. Oj, nie, pistoletem też się da zrobić. Bo tu miałem się ukryć na początku. Wow, matko, co ty się stało? Czasami bugi w GTA są boskie. No już tam słyszę strzały. Dobra, biegnę. Ała, 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 ała. No i dupa, zastrzelą mnie zaraz. Mój gościu postanowił przejechać. No kurczę, akurat dobiegłem. Ty gdzie ja stoję w ogóle? Czyli pędzę do ciebie! Razem rozpętamy znowu wojnę. Dobra. Ja ją rozpocznę. Pierwszymi strzałami w pały. Tak jest. Zabiłem policjanta. Nagle pojawił się dym. Ej, samochód. Nie, znowu zginąłem. Samochód mnie przejechał. Teraz dobra. Się uda. Teraz mówię ci, że teraz na pewno się uda. Oj, tylko cztery. Jeden. Oj. Zabiłem jednego policjanta, czekaj. Dobrze, dobry początek. No i dupa. Dobra. Jedź tu do mnie, bo teraz do mnie strzelają. Jest to proponuję w bardzo fajnym stylu może zakończyć odcinek ewentualnie. Mam fajnego bardzo pomysła. Troszkę szalony wprawdzie, ale jakiś to jest. Ty, no helikopter mnie atakuje. Masz JP na 100%. Już pędzę. Nie waż mi się ginąć. Postaram się, ale z życiem słabo. Zakazuję ci umierać. No to znaczy... No... Zginąłem. Ups, au. No, ładny przewrót zrobiłem. I teraz w fajnym stylu, kolego, czekaj, chodź tu. Idę. Czy ja do ciebie zejdę? O, już jestem. Gdzie ty jesteś? O, cześć. Chodź za tą ściankę, po to, żeby do nas nie strzelali. Gdzie, czekaj, bo nie ogarniam. Gdzie tutaj ty jesteś? Tutaj jestem, o, tu. Dobra. Teraz nie strzelali. Teraz uwaga, wyciągnę bombę przyczepną.
Dziękujemy za odcinek, mam nadzieję, że się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie, no i... No i... I Allahu Akbar! No, no i cześć! No.